Bardzo ważny temat poruszany dzisiaj i wczoraj są tematy poruszane na tej konferencji, tematy marketingu sportowego. Myślę, że w swojej nazwie bałtycki, ale to dotyczy w tym momencie całego sportu polskiego. Jest to o tyle ważny temat, że nie wszyscy jeszcze rozumieją, że należy wyjść z produktem, może to takie nieładne słowo, ale z produktem do przedsiębiorców, do biznesu, żeby pokazać, że to nie jest tylko daj, a ja zobaczę, co z tym zrobię. I tutaj właśnie te tematy, przykłady właściwej realizacji obopólnych postanowień, decyzji, umów były w dobrym kierunku realizowane. Chociażby grupa Lotos, ja w 2004 roku miałem okazję być przy podpisywaniu umowy właśnie między Polskim Związkiem Narciarskim i grupą Lotos. Dzisiaj wiemy, co nasi chłopcy z tamtych lat znaczą w światowej rywalizacji skoków narciarskich. I takich przykładów można dawać dużo. Nie zawsze trzeba inwestować i myślę, że przedsiębiorcy już zaczynają rozumieć, inwestować w mistrza, bo to jest najłatwiej, ale czasami warto zaryzykować, żeby swoje środki, pieniądze dla dobrego wizerunku firmy, dla satysfakcji i samej załogi, i środowiska sportowego zainwestować w młodzież, która w przyszłości może przynieść konkretne wyniki, efekty, no i dla kibiców wiele, wiele pozytywnych emocji.